będziemy rozmawiać na temat nowości wydawniczej, książki Brzmienie Holokaustu, o reprezentacjach w sztuce radiowej zagłady Żydów. Chciałbym porozmawiać z autorkami tej książki. Książka została wydana właśnie tyle co w wydawnictwie Uniwersytetu Łódzkiego i autorkami są pani doktor Joanna Bachura oraz... Dzień dobry. Oraz pani Eliza Matusiak, doktorantka w Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Filologicznym w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym zacząć od czegoś, co mnie najbardziej kiedyś zajmowało przy okazji kulturowej historii nowoczesności. Omawiana jest kwestia wizualnych świadectw Holokaustu. Tych wizualnych świadectw nie ma zbyt wiele, no ale na przykład jest cała książka o pięciu różnych, czy czterech fotografiach, które udało się zagładzie niejako wyrwać. To była taka specjalna misja podziemia polskiego. Rozumiem, że panie, mimo że traktujecie w rozdziale, jednym z rozdziałów o fotografiach także, no to nie jest główny temat i też nie jest to główny temat, żeby pisać o obrazach Holokaustu jako o pewnych świadectwach, bo raczej wasza książka nie dotyczy historii jako takiej, tylko raczej sztuki radiowej, tak? Tak, książka dotyczy przede wszystkim tego, jak pokazywana jest zagłada i jak reprezentowani są ci, którzy ocaleli i ci, którzy zginęli. Pojawia się też motyw winnego, ale wszystko jest poruszone z perspektywy radioznawczej. I tutaj ta fotografia wydawać by się mogła trochę takim tematem doklejonym, dlatego że jest to związane stricte z wizualnością, ze zmysłem wzroku, a to jest zmysł, którego brakuje, w cudzysłowie myślę, w radiu, dlatego że ten wzrok się pojawia po prostu w wyobraźni każdego słuchacza. A w przypadku zagłady, jak się okazało, fotografia jest szalenie istotna, dlatego że pozwala na pierwsze przywoływanie wspomnień, przywoływanie osób, które wówczas żyły, które też wówczas zginęły. I często stanowi przyczynek w ogóle do powstania jakiejś opowieści, na przykład odnalezienie jakiejś fotografii. Ma ona taki charakter trochę imperatywu, to znaczy prowokuje do tego, żeby o czymś opowiedzieć. Ale to są, rozumiem, fotografie, które są dołączane do materiałów na stronach poświęconych no, sztuce radiowej, radiu konkretnie, tak? Czasami tak, ale nie zawsze. To znaczy czasami zdarzy się tak, że fotografia, w ogóle znalezienie jakiejś fotografii gdzieś na przykład w archiwum prywatnym było przyczynkiem do w ogóle powstania na przykład reportażu. I taką historią jest na przykład reportaż Małka i to jest historia o Małce Najmark, której fotografię przesłano do jednego z muzeów i tam próbowano dowiedzieć się, kim jest ta kobieta, kim była ta kobieta, dlatego że w momencie, w którym zrobiono fotografię, to Małka już nie żyła i była po prostu podpisana jako Małka Najmark i jedyne, co tam jeszcze było napisane, to czy ją była córką. I później reportażysta wraz z osobami, które te fotografie otrzymały, przeprowadził coś na kształt śledztwa dziennikarskiego do przeszłości właśnie tej uwiecznionej kobiety i okazało się, że właśnie była to Żydówka, której pamięć oddano i zrekonstruowano niejako jej życiorys właśnie poprzez taką radiową formułę. Bardzo często też fotografie są wyciągane z jakichś archiwów domowych podczas rozmowy z ocalałymi, którzy na przykład chcą wspomnieć
swoich rodziców, którzy zginęli, albo dziadków. I to jest taki moment węzłowy, który jakby uruchamia całą opowieść. Bardzo często to się zdarza. I często też, jeżeli takie fotografie właśnie zostały wspomniane, to one po opublikowaniu gdzieś na stronach internetowych takich reportaży są gdzieś tam dołączane, żeby można je było zobaczyć. Jednak zawsze się stara tak jeszcze głowo opisać poprzez dźwięk, by możliwe było ich wyobrażenie nawet wtedy, kiedy nie sięgniemy do tej strony internetowej. Czyli to jest fragment, jakby te fotografie są fragmentem roboty dziennikarskiej, reportażu, to znaczy roboty reporterskiej, tak? Tak, zdecydowanie tak. A czy chciałbym teraz zapytać w takim razie o inną rzecz, mianowicie co jest takiego specyficznego czy swoistego dla reportaży o Holokauście, radiowych reportaży, co różni te świadectwa, czy też opowieści o świadectwach od innych form, czy też innych gatunków, innych mediów? Myślę, że tutaj warto wyjść od tego, że zarówno reportażyści, jak i twórcy teatru radiowego, czy tych reportaży artystycznych, tak zwanych feature'ów, próbują znaleźć jakąś formę, jakąś formułę dla opisania przeszłości, dla zawarcia wspomnień, traumatycznych wspomnień świadków. To znaczy, należy pamiętać o tym, jakby zdawać sobie z tego sprawę, że ci twórcy, którzy teraz realizują te nagrania, to znaczy no, robią reportaże, przygotowują reportaże, nagrywają słuchowiska, to no, muszą przyjąć pewnego rodzaju strategię przypominania, dlatego że oni nie mieli możliwości doświadczenia zagłady tak naprawdę, czyli nie przeżyli tego fundamentalnego doświadczenia, ale też nie jest też często tak, że oni spotykają się z bezpośrednimi świadectwami. To znaczy oni muszą, chodzi mi o to, że oni muszą znaleźć jakąś formułę do opowiedzenia tego świadectwa i należy mieć tutaj na uwadze ten fakt, że to nigdy nie będzie historiografia. To znaczy nawet jeżeli reportaże, dokumenty, audycje dokumentalne mam na myśli, słuchowiska będą oparte w jakiejś formie na faktach, bo one prawie zawsze są oparte na faktach. Zresztą tak mówi się też o literaturze, myślę tu o literaturze tradycyjnej poświęconej Holokaustowi, że to jest zawsze, przynajmniej no, musi być jakoś osadzone na faktach. Tutaj też, natomiast to jest tak, że to zawsze jest że to jest zawsze przefiltrowane przez styl autora, przez jego sposób postrzegania, nadanie pewnego rodzaju ram do tej opowieści i nie możemy oczekiwać od właśnie reportaży słuchowisk jakby tego, że to będzie, że to jest tylko i wyłącznie świadectwo, że to może służyć jakiejś historiografii. To oczywiście wielka wartość, bo często reportażyści docierają do pewnych faktów, do pewnych bohaterów, do których nie dotarł przed nimi nikt wcześniej, no niemniej jednak jest to zawsze jakoś tam indywidualnie nacechowane, to po pierwsze, a po drugie pamiętajmy i my to tak nazwałyśmy też w pracy, że zarówno reportaże, jak i słuchowiska, jak i feature'y to jest ciągle literatura audialna, po prostu literatura tyle, że zaprezentowana w tej materii semiotycznej dźwiękowej. I na pewno to oparcie na fabuły, na faktach jest tutaj bardzo wyraźne i myślę, że to wnosi dużą wiedzę do Holokaustu. No niemniej jednak trudno byłoby rozpatrywać tę literaturę w kategoriach tylko i wyłącznie literatury faktu. Także tutaj to myślę, że trzeba się jakoś tak nie odcinać, ale być naprawdę ostrożnym, tak, że pamiętajmy o tym, że to są, nawet jeżeli są to dzienniki świadectwa ocalonych z Holokaustu, no to one są zawsze w jakiejś takiej formie, no być może nieprzekładalnej na język innego medium,
że najlepiej wybrzmiewają w radiu z wyzyskaniem tych możliwości opowiadania medium audialnego, no niemniej jednak jest to zawsze jakaś forma nadana temu. Czyli jest to z jednej strony medium w jakimś sensie wyznacza dominację indywidualnego punktu widzenia, a z drugiej strony to, że jest autor, który jednak kreuje pewną rzeczywistość, to powoduje, że to są jakieś mikronarracje, a nie jakieś narracje takie sensu, no, tak jak mówi się o wielkich narracjach, tak? To znaczy, to są raczej mikronarracje. To są mikronarracje zdecydowanie, które mogą wpisywać się w wielkie narracje, w te wielkie opowieści o zagładzie, ale zawsze będzie ta mikronarracja z indywidualnej, bardzo osobistej perspektywy, bo radio jest takim medium, które jest szalenie intymne i trzeba o tym zawsze pamiętać, biorąc pod uwagę jakikolwiek temat, ale szczególnie historyczny. I ta intymność wynika z tego, że w centrum mamy człowieka, który do nas mówi i trzeba brać poprawkę na to, że ludzkie wspomnienia też mogą się jakoś z czasem zmieniać. To znaczy wydaje nam się, że to tak zapamiętaliśmy, a mogło w kontekście takim czysto historycznym mieć to nieco inny kształt. To wszystko się zmienia, jest filtrowane przez nasze doświadczenia i jeżeli rozmawiamy z kimś, kto jako reportażyści na przykład, z kimś, kto wspomina zagładę z własnej perspektywy, to jest właśnie zawsze ta własna perspektywa. I trzeba też jeszcze pamiętać o tym, że właśnie ten mikrofon ma dwie strony i jest jakiś autor, który ubiera to w jakieś ramy, w jakiś sposób kadruje przy pomocy mikrofonu, nawet jeżeli dąży do jak największego zachowania takiej faktyczności i oddania w procentach tego, co udało mu się zebrać, to zawsze jakieś kadry jednak są. Zawsze coś gdzieś odpadnie, zawsze coś zostanie w pewien sposób zmontowane, a nie w inny. No i to też sprawia, że nie możemy postrzegać tych prac jako takich w 100% historycznych czy historiograficznych. To w takim razie nasuwa mi się pytanie, bo to jest oczywiście z jednej strony nasuwa mi się pytanie o tą intymność radia, ale to może za chwilę bym o ciszę zapytał jeszcze, ale wcześniej chciałbym pociągnąć niejako trochę ten wątek, o którym tutaj pani wspomniała, bo faktycznie no, zazwyczaj mnie bardzo śmieszą historie, jak ktoś twierdzi, że można na przykład na zdjęciach nie mieć żadnego filtru, bo jest określony obiektyw, bo jest i tak dalej, więc kreacja oczywiście ma miejsce, podobnie w radiu, więc ta kreatywność ma kolosalną rolę do odegrania, ale z drugiej strony no, jest taki sposób przeciwstawienia, na przykład w badaniach jakościowych w socjologii mówi się z jednej strony no, Argonauci na przykład Bronisława Malinowskiego, czyli opis naukowy, a z drugiej strony dzienniki Malinowskiego, w których on się uzewnętrznia z bardzo intymnych czasami relacji z tubylcami i tak dalej. I przeciwstawia się te dwie relacje, to znaczy z jednej strony badanie jakościowe, które jest badaniem no, takim stricte naukowym, a z drugiej strony badanie raczej nie jakościowe, tylko właśnie subiektywne, które dzisiaj uważa się za właśnie badanie jakościowe. Czyli jak byście panie widziały różnicę pomiędzy reportażem, czy też robotą reporterską, prowadzenie rozmowy, dochodzenia jakiegoś i tak dalej, a doświadczeniem naukowca, który chce badać jakościowo, rozmawiając z jakimś świadkiem. Znaczy ja bym się nie odcinała od tego, że tutaj w narracjach bohaterów, na przykład reportaży, w ich wspomnieniach, w ich świadectwach nie ma czegoś ważnego, takiego, nie wiem, na przykład istotnego z punktu widzenia choćby historyka czy na przykład publicysty. Tak, bo myślę, że te ich wypowiedzi, te tak zwane oral, my to tak nazwałyśmy, że tam są przebłyski w tych audycjach tak zwanego oral history,
I to jest bardzo istotne, wydaje mi się, bo jednak, może to jest zbyt banalne, co powiem, ale jednak tak postrzegam tę największą w dziejach świata zagładę i chyba też najbardziej udokumentowaną, że najlepiej opowiadać o takich wydarzeniach poprzez pryzmat jednostki, jakieś takie właśnie doświadczenia kogoś, kto był w środku, kto w tym uczestniczył, przeżył albo obóz, albo przeżył getto i udało mu się uciec, uzyskał pomoc. I to myślę, że taka perspektywa jednostkowa zmienia nieco nasze postrzeganie w ogóle takich dużych historii. Dlatego też uważam, że ja oczywiście znamy publikacje, które traktują i które mówią o tym, że o Holokauście można opowiadać tylko za pomocą dokumentów i historiografii, ale z drugiej strony są też pisma opozycyjne, które pokazują, że jednak pewnego rodzaju interpretacja, analiza, przefiltrowanie tej wielkiej historii przez jakieś właśnie choćby dzieła literackie, czy tutaj no, w naszym przypadku dzieła literatury audialnej, niosą także bardzo dużą wartość. I to wartość estetyczną, no, jeżeli badamy gatunek, ale też wartość poznawczą, myślę, że wartość psychologiczną, filozoficzną również. I to chyba, to jest obecne na pewno w tych narracjach o zagładzie, jeżeli chodzi o radio artystyczne. No niemniej jednak to, co zauważyłyśmy, to jeszcze tylko tak dopowiem do tego, co mówiła Eliza wcześniej. Nie bardzo znajduje się w tych audycjach artystycznych pewnego rodzaju odbicie tego, co działo się na przykład w publicystyce czy w polityce, tak, czasu dotyczącej tego tematu Holokaustu i zagłady. Też zaobserwowałyśmy i akurat pisałyśmy o audycjach od 1989 roku, ale badałyśmy też archiwa wcześniejsze i niestety, to znaczy niestety, no nie ma odbicia, tak? To znaczy nawet jeżeli był rok 68, były pogromy, to one znajdują odzwierciedlenie w rozmowach dziennikarzy, w publicystyce, na przykład w wywiadach, czy w debatach, ale już niekoniecznie jest takie przełożenie na radio artystyczne. Owszem, powstały jakieś audycje, ale one były albo realizowane jakoś okazjonalnie, na przykład z powodu zamknięcia czy albo zakończenia powstania i tak dalej, jakieś tam okolicznościowe, albo po prostu reportażysta, nie wiem, powiedzmy to w cudzysłowie, miał szczęście i trafił na bohatera, który był jakoś z tamtym wydarzeniem związany. I to niestety, i to dotyczy lat 40. i pogromu kieleckiego na przykład, ale też właśnie tego sławetnego 68 roku. Trochę więcej faktycznie audycji tego typu pojawiło się po roku 2000. To myślę, że tutaj była taka eskalacja. Ale to nie wiem, czy wynika z samego zainteresowania Holokaustem, czy po prostu rozwoju też gatunku i radia artystycznego. Czyli w jakimś sensie można powiedzieć, że Państwa książka jest też nie tylko opracowaniem, ale też dokumentacją w pewnym sensie stanu świadomości Polaków w kontekstach medialnych, tak? W pewnym sensie tak, aczkolwiek nad taką pełną dokumentacją, jak to wyglądało od momentu zakończenia wojny do teraz, to jeszcze pracujemy. To jakby na poczet przyszłych badań. Bardzo dziękuję. Musiałyśmy to jakoś przefiltrować po prostu i wybrać pewną perspektywę i też cezurę czasową, ale faktycznie widać pewne zmiany i też sama kwestia podejmowanych tematów, to znaczy dopiero od niedawna oddaje się w ogóle głos mówieniu o winnych tamtego okresu. Z lat wcześniejszych, przed 89 rokiem, to takim głównym tekstem literatury audialnej i też literatury w szerszym rozumieniu byłaby Pasażerka Zofii Posmysz i na tej podstawie zrealizowano słuchowisko, a po roku 89 wybija się dopiero Winny Stanisława Bejdyganta i to jest słuchowisko zrealizowane niedawno. Więc ten motyw winnego dopiero teraz zaczyna być jakoś mocniej widoczny i podkreślany. I to też daje pewną taką wskazówkę, jak zmienia się w ogóle świadomość.
To w takim razie bardzo mi się narzuca jeszcze jedno pytanie dotyczące właśnie tej intymności. Ja muszę powiedzieć, że no, nie ukrywam swojej fascynacji na przykład kulturą szwedzką i tam cisza jest rodzajem komunikatu bardzo istotnego. Nawet jest taka głoska, która polega na oddechu, raczej na wdechu takim przyspieszonym i ona oznacza po prostu większą uwagę odbiorcy. Natomiast w przypadku radia cisza wydawała mi się zawsze, tak się mówi potocznie, prawda, że ona jest, zabija radio w jakimś sensie, a panie piszecie o ciszy jako rodzaju mechanizmu czy też chwytu radiowego, sztuki radiowej. Tak, cisza to jest w radiu wydawałoby się coś takiego szalenie kontrastowego, co nie ma prawa zaistnieć, no bo jeżeli jest cisza, to możemy podejrzewać, że wkradły się jakieś problemy techniczne i po prostu nic nie jest nadawane. Ale w sztuce radiowej cisza jest ogromnie ważnym składnikiem tego radiowego tworzywa, bo daje szansę właśnie na taki oddech, czyli w momencie, kiedy nagromadzi się bardzo dużo różnych emocji, zwłaszcza w tematyce trudnej, tutaj właśnie tej zagładowej, ale przy różnych tematach, kiedy to nagromadzenie i eskalacja pewnych emocji się pojawia, to potrzebujemy ciszy właśnie na oddech i dla samego bohatera, ale też często dla słuchacza, który ma szansę trochę przetworzenia tego, co usłyszał i właśnie uspokojenia tych emocji. Cisza też często pojawia się wtedy, kiedy łączy się z sobą różne elementy i czy reportaż, czy słuchowisko ma taki charakter trochę mozaikowy, to cisza też pozwala właśnie na takie spójne połączenie, wyciszenie jednej części opowieści i przejście swobodne i też takie właśnie szanowaniem, z możliwością wyciszenia się po tym, co usłyszeliśmy i otwarcia się na to, co dopiero przed nami. Więc ta cisza jest tutaj bardzo, bardzo ważna i bardzo często wynika też w przypadku reportaży z naturalnej potrzeby mówiącego. To znaczy, kiedy głos zaczyna się łamać, bo wracamy do wspomnienia, które nie pozwala zebrać myśli tak, jakbyśmy chcieli, to cisza wtedy pojawia się zupełnie naturalnie i myślę, że ogromną zasługą twórców jest pozostawienie tej ciszy tam, czyli pokazanie, że oddaliśmy mikrofon, oddaliśmy głos temu konkretnemu człowiekowi i też oddaliśmy możliwość mówienia mu na takich warunkach, na jakich on potrzebuje, żeby ta wypowiedź jakoś została sformułowana. Więc ta cisza ma tu bardzo wiele różnych znaczeń i bez niej myślę, że nie byłoby tych historii. To znaczy, gdyby zabrać stamtąd ciszę, to nie miałybyśmy o czym mówić. No tak, to znaczy, że to jest właśnie taka prawdziwa komunikacja z szacunkiem dla tego, z którym rozmawiamy. Nie przerywamy mu i dajemy mu możliwość również pomilczenia. To jest rzadkie w kulturze polskiej, a w tym kontekście no, kultura radiowa mogłaby może służyć za jakiś wzorzec. No, ale to tak na marginesie zupełnie. Bardzo serdecznie panią dziękuję. Myślę, że książka jest niezwykle ciekawa, a okazuje się, że to jest dopiero pierwsza część, tak? Tak, zgadza się. Pracujemy nad takim ujęciem bardziej historiograficznym, to znaczy w perspektywie jakiejś czasowej, rozpiętym takim synchronicznym ujęciu, ale mamy też rozpoczęte prace nad, chyba mogę zdradzić, nad perspektywą kobiety, ujęciem kobiety w zagładzie. Też oczywiście z perspektywy literatury audialnej i radia artystycznego. Bardzo ciekawe. Ja jeszcze jedną rzecz podkreślę, mianowicie mamy do czynienia z efektem no, pewnego rodzaju współpracy, zespołowego działania, co w humanistyce nie jest zbyt częste. Także gratuluję jeszcze raz. Dziękuję. I mam nadzieję, że to krótkie spotkanie będzie jakimś przyczynkiem do tego, że Państwo sięgniecie po najnowszą książkę wydaną przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Brzmienie Holokaustu. Serdecznie dziękuję. Do zobaczenia.